tse rolo basita ni me de kitasi rolo rolo basali ara bahasa rele me ke tsi tu tu Sila, rele me che si to ti to d'oro posso, roro passante rele me che tassa, oggi uvirbiamo ci vena tu messo, da dove sciano tuoi uscienti ci dove in me Jesus, hava si ta rele me che si, roro passa rele me che sa, rele me che si to ti to d'oro posso, rele me che sa li ara la lava cassa, rele me che si to ti to d'oro posso, rele me che si ta ri ara la bahasi, rele me le si do di loro lo passa rele la bahasa, Potężny i święty, uwielbiamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Twoje święte i cudowne imię na tym miejscu, Jezus. Ty jesteś godzien czci. Ty jesteś godzien czci. Arebe sali aralabakata si. Rolo rolo basante titaralabakata se. Rele me che se to si to tito rolo rolo bassa. Rele me le si to rolo rolo bassi. Dobry wieczór. Przyszedłeś z nieba na świat. By drogą być. Dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć. Nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzało Cię. Jezus, chwalę imię Twe, Jezus, chwalę Cię. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być. Dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zbyć. Nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzało Cię. Jezus, chwalę imię Twe. Jezus, chwalę Cię, przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być. Dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć. Nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzało Cię. Jezus, chwalę imię Twe. Jezus, chwalę Cię. Wyswobodził moje życie z pętów śmierci, diabła, chorób, lęków. Chcę Ci dzisiaj opowiedzieć
o moim spotkaniu z żywym Bogiem, Jezusem Chrystusem, ale nie tym, który w opinii tego kraju jest zamknięty w tabernakulum. Myślałam tak przez wiele, wiele lat mojego życia, że Jezus Chrystus jest zamknięty w Najświętszym Sakramencie. Myślałam, że muszę poprzez spowiedź, poprzez sakramenty, dobre życie i dużo modlitw. Myślałam, że to jest droga, że to zapewni mi zbawienie i zasłużę sobie kiedyś na niebo. Ale okazało się, że w moim sercu była ogromna pustka, ogromna pustka. Nie potrafiłam jej niczym zapełnić. Nawet kiedy chodziłam do spowiedzi, przez chwilę czułam się lekko, ale kiedy wychodziłam, znów czułam się przytłoczona. Przytłoczona swoim życiem. Nie byłam szczęśliwa. Nic nie zapełniło mi tej pustki, która była wewnątrz mnie. Od zawsze prowadziłam takie przykładne życie. Poszłam na studia, pracowałam od wczesnych lat. Uważałam się za dobrego człowieka, za sprawiedliwego człowieka, który dzięki temu, że jest dobry, kiedyś pójdzie do nieba. Ale moje życie nie miało nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Taka była prawda o mnie. Nie znałam też dobrze Słowa Bożego, tylko tyle, co tak naprawdę usłyszałam na mszy świętej. Wielokrotnie słyszałam, że Jezus jest drogą, Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem, że On umarł i zmartwychwstał. Przez wiele lat to słyszałam w Kościele, ale nigdy ta prawda nie stała się realna wtedy w moim życiu. To wszystko, co robiłam, to było właśnie poszukiwanie Jezusa. Myślałam, bo tak mi to zostało przedstawione, dlatego to robiłam, tak zostałam wychowana. Ale kiedy zauważyłam w pewnym momencie mojego życia, że nie wiem, dokąd idę, że nie wiem, co stanie się ze mną po śmierci, że tak naprawdę nie mam tej pewności, że pójdę do nieba, mimo że czuję się dobrym i sprawiedliwym człowiekiem. Nie miałam tej pewności. Nie miałam. I zaczęłam patrzeć i analizować swoje życie. Zauważyłam, że ja muszę coś z tym zrobić. Nie chcę tak dalej żyć. Nie chcę popadać w coraz gorszy pracoholizm. Z pracy do domu. Z pracy do domu. Że chcę czegoś więcej. Że chcę poznać Jezusa Chrystusa osobiście. I bez żadnych religijnych modlitw zaczęłam wołać z głębi swego serca, że chcę Go poznać takim, jakim jest naprawdę, nie takim, jakim przedstawiła mi Go religia. Zaczęłam myśleć, zaczęłam analizować, zaczęłam szukać, a Boże Słowo mówi, że ten, kto szuka, ten znajdzie. I to są słowa Boga, więc ja wierzę Mu. Szukałam i znalazłam. Znalazłam Tego, który wyswobodził moje życie. Tego, który rozerwał ciężkie kajdany religii. Ciężkie kajdany, które były na moim życiu. Ciężkie przekleństwa wypowiedziane przez ludzi z mojej rodziny i bliskich. Okazało się, że to bardzo proste, że poznanie Jezusa jest bardzo proste. Potrzebowałam do tego tylko i wyłącznie prostej wiary i decyzji w moim sercu. Prostej wiary, że Jezus Chrystus 2000 lat temu poniósł na drzewie krzyża każdy mój grzech,
każdą konsekwencję mojego grzechu, moje choroby. On zrobił to dla mnie osobiście, a następnie zmartwychwstał. Jest Bogiem panującym. Jeżeli ustanowię go Twoim Panem i Zbawicielem, będę zbawiona. Chwyciłam to sercem, chwyciłam to wiarą. Powiedziałam: Jezus, tak, ja wierzę Ci, że zrobiłeś to dla mnie 2000 lat temu. Wierzę, że umarłeś za mnie, że zmartwychwstałeś i otworzyłeś mi na zawsze drogę do nieba. Ta prosta wiara i prosty akt mojej decyzji sprawił, że moja pustka została wypełniona. Od tego momentu minęły już 3 lata i dzisiaj mam pewność zbawienia. Dzisiaj nie mam tej pustki, jaką miałam przed 3 laty. Moje życie wyswobodziła moc zmartwychwstałego Chrystusa. Dzisiaj wiem, dokąd idę. Dzisiaj mam pewność zbawienia. Dzisiaj nie boję się śmierci. Nie boję się. Nie boję się chorób. Sama uzdrawiam ludzi. Przez moc imienia Jezus. Krew Jezusa jest ciągle świeża i nowa. Ciągle świeża. I dzisiaj, tak jak ja, zawołałam w prosty sposób do Jezusa. Może zrobić też to Ty. Nieważne, w jakim miejscu jesteś. Nieważne, jakie masz mniemanie o sobie. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, jeżeli masz pustkę w sercu, jeżeli jesteś przygnieciony życiem, bo tak naprawdę nie wiesz, dokąd idziesz, to dzisiaj możesz zawołać do Jezusa w tym miejscu, w którym jesteś. Uwolnić prostą wiarę w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa i narodzić się na nowo ze Świętego Ducha, przejść ze śmierci do prawdziwego życia, mieć pewność, że po śmierci pójdziesz do nieba. Ja tak mam. I dzisiaj przynoszę Ci tą prostą prawdę, abyś i Ty pojednał się tutaj na ziemi z Bogiem. Abyś tutaj na ziemi zdecydował o swojej wieczności. Życzę Ci tego, abyś zdecydował dzisiejszego wieczoru mądrze i wybrał życie, które jest w Jezusie Chrystusie. A jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, może nad Tobą też ktoś kiedyś wypowiedział jakieś słowa przekleństwa, to chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj przez moc imienia Jezus mogę złamać te słowa nad Twoim życiem i doświadczysz wolności. Jeżeli tylko chcesz, to podejdź do mnie. To podejdź do mnie. Amen. Jestem na ulotce, to dobra. Dobra. To wstanę wcześniej, to dziękuję.